Mamy żyć dla chwały Bożej, dla czci Matki Najświętszej, Boże Narodzenie, wnet jesteśmy w gronie, jakim jesteśmy, a może żona powinna wrócić do męża? Może żony powinny wrócić do mężów, miejsce żon jest przy mężach, miejsce kobiety jest przy mężu. A może mąż powinien kobietę zaprosić, ściągnąć do domu? Oczywiście nie mówię w żadnym przypadku o użyciu siły fizycznej. Mówię o sile duchowej. A może powinni ci, którzy są razem, zobaczyć, co nas łączy, a co nas dzieli. I że zamieszkiwanie wspólne pod jednym dachem wcale nie jest jeszcze, że jesteśmy razem przy Chrystusie. Nieraz mówiłem, bardzo udane związki to są związki dwóch egoizmów. Ludzie są tak do grzechu przyzwyczajeni, że nic ich bardziej nie łączy jak grzech. Jak dwoje młodych ludzi, którzy grzeszą przed ślubem cudzołóstwem, a mówią, że nas łączy miłość, kochamy się. Nie, pożądacie się. A czy to jest miłość, to się okaże, jak przyjdą pierwsze trudności. I jeżeli będzie, to nigdy nie wyrośnie z grzechu, tylko mimo grzechu, bo Pan Bóg mimo grzechu potrafi wyprowadzać dobro. Więc to, coście czynili, powinno was zniszczyć, ale za łaską Bożą się tak nie stało, bo Bóg jest miłosierny.